Czy to jest takie prawo repliki do tego, co zostało powiedziane? Bardzo proszę. Ja mam tutaj pytanie. Artykuł 40 podpunkt 2 mówi o tym, że umowa wchodzi w życie w odniesieniu do każdego sygnatariusza, który złożył swój dokument do ratyfikacji. Więc jak można mówić o ochronie praw polskich przedsiębiorców, polskich twórców, artystów, wykonawców w momencie, kiedy dana umowa nie jest ratyfikowana w danym państwie? Jeżeli Stany Zjednoczone prowadzą debatę, jak pan stwierdził. Według mnie agencje prasowe przedstawiły na chwilę obecną oficjalne stanowisko w tej sprawie, że Stany Zjednoczone nie zamierzają jej w ogóle ratyfikować. No to skoro ratyfikacja nie nastąpi, więc umowa ACTA tak naprawdę nie obowiązuje kraje, które ich nie ratyfikowały. Więc jak ma się to do ochrony praw autorskich na rzecz Polski w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, które nie dokonają ratyfikacji? Bo to, że Stany Zjednoczone jak najbardziej są stroną tej umowy, to wcale nie oznacza, że one zgodzą się, aby te postanowienia umowy tyczyły się również ich. Dziękuję. Pan minister Szpunar, bardzo proszę.